Czytamy z Jana Ewangelii, drugi rozdział. Lesen wir erstmal von Vers 1 bis Vers 17. Od pierwszego do 17 wiersza. Ewangelia Jana, drugi rozdział od pierwszego wiersza. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego: wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja, rzekła matka Jego do sług: co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie Jego. Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi i pozostali tam kilka dni. A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy. I zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bicz z powrozków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom twój pożera mnie. Jedes Evangelium beschreibt den Herrn Jesus in einer anderen Eigenschaft. Każda z Ewangelii opisuje Pana Jezusa opisuje inną jego cechę czy cechę. So siehst du im Matthäus Evangelium den Herrn Jesus als den König. W Mateusza Ewangelii widzimy Pana Jezusa jako króla. Aber es wird dort nicht nur betont, dass er der König ist. Ale nie tylko jest podkreślone to, że on jest królem. Sondern ein König, der mit sehr viel Gnade in Verbindung steht. Ale król, który działa czy panuje w połączeniu z wielką łaską. Das ist das, was du aus dem Stammbaum in Matthäus 1 lernen kannst. Tego możemy się nauczyć z tego rodowodu, który jest zapisany w pierwszym rozdziale. Zuerst die klare Abstammungslinie, die königliche Abstammungslinie auf Juda. Najpierw przedstawiona jest ta linia królewska od Judy. Dann aber auch in voller Gnade. Ale potem w pełnej łasce. Denn in dem Stammbaum werden 4 Frauen erwähnt, die man eigentlich gar nicht hätte erwähnen müssen. Następnie właśnie w tym rodowodzie wymienione są 4 kobiety, których w zasadzie wcale nie potrzeba było wymieniać. Und von diesen 4 Frauen wird eine sogar gar nicht mit Namen erwähnt. A z tych 4 kobiet jedna nie jest wymieniana po imieniu wcale. Vielleicht waren sie sogar alles Ausländerinnen, die zuerst gar nicht zum Volk dazugehörten. Być może były one wszystkie osobami spoza Izraela, które nie należały do tego ludu. Und irgendwie standen sie alle mit Sünde in Berührung. I każda z nich miała styczność z grzechem. Trotzdem werden diese Frauen in dem Stammbaum erwähnt. A mimo to te kobiety są wymienione w tym rodowodzie. Und ich sag noch einmal, es wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Jeszcze raz to podkreślam, w zasadzie to nie było to wcale potrzebne, by je wymieniać. Aber es zeigt uns eben, dieser verheißene König steht auch mit einer gewaltigen Gnade in Verbindung. Ale to nam pokazuje, że ten obiecany król jest połączony, czy działa, będzie działał z wielką łaską, czy w wielkiej łasce. Im Markus Evangelium hast du gar keinen Stammbaum. W Ewangelii Marka nie mamy wcale rodowodu. Aber du findest so kleine Wörter wie und, alsbald oder auch dann. Ale znajdujemy tam takie małe słówka i, a więc, albo zaraz. Wörter, die uns zeigen, dass der Herr Jesus unermüdlich gearbeitet hat. To są słówka, które nam pokazują, że Pan Jezus pracował, ciągle pracował. Eben das Kennzeichen eines Dieners. Jest to właśnie cecha charakterystyczna sługi. Aber dort hast du eben auch nicht nur die Seite, dass er Diener gewesen ist. Ale tam widzimy stronę nie tylko tą, że jest on sługą, sondern wie er gedient hat. Ale jak on służył.
Und so heißt es in der Mitte des Evangeliums. I w środku tej Ewangelii. Er hat alles sehr gut gemacht. Czytamy, że on wszystko uczynił bardzo dobrze. Also ein Diener, der unermüdlich arbeitete. A więc sługa, który pracował ciągle, niezłomnie. Der fleißig gewesen ist. Który był bardzo pilny w swojej pracy. Der es zur Freude und Ehre Gottes tat. I on to czynił ku radości i ku chwale Bożej. Er war auch der Diener Gottes. On był także sługą Bożym. Er hat zwar an uns gedient, aber er war nicht unser Diener. On nam służył, ale on nie był naszym sługą. Und im Lukas-Evangelium siehst du ihn dann als den vollkommenen Menschen. W Ewangelii Łukasza możemy go obserwować jako doskonałego człowieka. Und auch das Evangelium beschreibt ihn nicht nur als Menschen. Ale ta Ewangelia opisuje go nie tylko jako człowieka, sondern als Menschen ohne Sünde. Lecz jako człowieka bez grzechu. Was man zum Beispiel daran sieht, dass bestimmte Dinge in dem Evangelium fehlen. Widzimy to po tym, że pewne zdarzenia czy rzeczy brakuje w tej Ewangelii. Zum Beispiel wird die Dornenkrone nicht erwähnt. Na przykład nie jest wymieniona korona cierniowa. Denn Dornen sind ein Bild von Sünde. Bo ciernie to obraz grzechu. Und so wacht Gott darüber, dass sein Sohn, der vollkommene Mensch, nicht mit Sünde in Verbindung gebracht wird. I Bóg czuwa nad tym, by jego sein Sohn nicht mit Sünde in Verbindung gebracht wird. Aby jego syn nie był połączony z grzechem, czy powiązany z grzechem. Hier im Johannesevangelium sieht man ihn als den Sohn Gottes. W Ewangelii Jana widzimy go jako syna Bożego. Aber auch hier wird uns wieder ein weiteres Kennzeichen gebracht. A tutaj mamy kolejną cechę wymienioną. Nämlich, dass er mit Herrlichkeit in Verbindung steht. Mianowicie to, że on jest powiązany z chwałą. Und dass er Zeichen und Wunder tat. On czynił cuda i znaki. Aber in erster Linie, um Gott groß zu machen. Ale było to po to, by wywyższyć Boga. Dass er vollkommen gerecht und gnädig gewesen ist. Że on jest zupełnie sprawiedliwy i łaskawy. Und gleichzeitig voller Heiligkeit und Liebe. A jednocześnie pełen miłości i świętości. Das sehen wir hier in Kapitel 2. To widzimy tutaj w drugim rozdziale. Es war eine Hochzeit in Kana. Tutaj odbywało się wesele w Kanie. Und es wird betont, dass die Mutter des Herrn Jesus auch dort gewesen ist. Tu jest podkreślone, że matka Pana Jezusa też była obecna. Aber wie in allen Stellen, wenn Maria mit dem Herrn Jesus in Verbindung erwähnt wird, ale jak w każdych miejscach, na których Maria jest wymieniana w powiązaniu z Panem Jezusem, wird uns immer gezeigt, dass es einen riesigen Unterschied gibt zwischen ihr und ihm. To jest nam zawsze to podkreślone, że jest potężna różnica pomiędzy nią a Panem. Das Matthäus-Evangelium zeigt uns, dass die Weisen aus dem Morgenland ihm huldigten. W Ewangelii Mateusza czytamy, że ci mędrcy jemu złożyli pokłon. Es heißt doch nicht ihnen und es heißt auch nicht ihr, also Maria. Tam nie jest napisane, że im albo jej, czyli Marii. Sondern ihre ganze Anbetung brachten sie diesem Säugling dar. Całe ich uwielbienie złożyli temu niemowlęciu. Hier finden wir etwas Ähnliches. Die Mutter des Herrn Jesus wird erwähnt. Tutaj mamy coś podobnego. Wymieniona jest matka Pana Jezusa. Doch man achte auf die Reihenfolge in Vers 12. Ale zwróćmy uwagę na kolejność w wierszu 12. Wenn sie aus Kapernaum herausgehen, gdy szli do Kafarnaum. Auch dort heißt es nicht, danach gingen sie. Tam nie jest napisane, że oni poszli. Es heißt auch nicht, danach gingen seine Mutter und er. Nie jest napisane, poszła jego matka i on. So, das heißt ganz klar, danach ging er hinab nach Kapernaum. Ale tutaj możemy to zobaczyć. Potem udał się, czyli on, do Kafarnaum. Und erst dann er und seine Mutter und seine Brüder und sein Jünger. I dopiero potem jest wymienione wraz z matką swoją, braćmi, uczniami. Es gibt also nichts und niemandem, dem der Herr Jesus, es gibt niemandem, der auf der gleichen Stufe steht wie der Herr Jesus. A więc z tego możemy zauważyć, że nie ma nikogo, kto stałby na tym samym poziomie co Pan Jezus. Und Gott wacht die ganze Zeit darüber, dass nie Menschen auf die gleiche Stufe gestellt werden wie sein Sohn. I Bóg czuwa nad tym, aby nigdy ludzie nie byli postawieni na tym samym poziomie co jego syn. Wir haben das bei der Taufe im Jordan. Mamy to, jeśli chodzi o chrzest w Jordanie.
Da hätte der Verdacht aufkommen können, dass die Menschen, die sich taufen lassen, auf der gleichen Stufe stehen wie der Herr Jesus. Tam moglibyśmy podejrzewać, że ci ludzie, którzy chrzcili się, oni byli na tym samym pułapie co Pan. Denn er ließ sich ja auch taufen. Bo on też dał się ochrzcić. Und äußerlich gab es scheinbar keinen Unterschied. I zewnętrznie patrząc, to nie było żadnej różnicy między tymi chrztami. Doch sofort kommt die Stimme Gottes aus dem Himmel. A jednak natychmiast słychać głos z nieba. Und er sagt, dieser ist mein geliebter Sohn. I ten głos mówi, ten jest syn mój umiłowany. Und ähnliches haben wir auf dem Berg der Verklärung. I podobną rzecz mamy na Górze Przemienienia. Da bestand die Gefahr, dass man den Herrn Jesus mit Mose und Elia auf eine Stufe stellte. Tam powstało niebezpieczeństwo, że Pan Jezus zostanie zrównany z Mojżeszem i z Eliaszem. Lass uns drei Hütten bauen, sagt Petrus. Piotr mówi, zbudujmy trzy namioty. Und sofort kommt die Stimme Gottes. I natychmiast słychać głos z nieba. Dieser ist mein geliebter Sohn. Ten jest syn mój umiłowany. Und so wacht Gott darüber. I tak Bóg czuwa nad tym. Über die Ehre und Heiligkeit seines Sohnes. Czuwa nad chwałą i świętością swojego syna. Und das ist ein Punkt, was wir hier in Kapitel 2 lernen können. I to jest jeden z punktów, którego możemy się nauczyć tutaj w drugim rozdziale. Dann mangelte es auf der Hochzeit an Wein. Druga rzecz, na tym weselu zabrakło wina. Und ich glaube, dass das hier ein positives Bild von Freude ist. I ja myślę, że to jest pozytywny obraz radości. Und es wird uns hierbei gezeigt, dass wir wahre Freude nur in Verbindung mit Jesus Christus haben können. I myślę, że tutaj widzimy, że prawdziwą radość możemy znaleźć tylko w połączeniu z Jezusem Chrystusem. Denn er macht nachher einen viel besseren Wein als der hier gewesen ist oder vorher da war. Bo później widzimy, że Pan uczynił o wiele, wiele lepsze wino niż to, które oni mieli wcześniej. Aber noch einmal tritt seine Mutter in den Versen 3 und 5 auf. Ale jeszcze raz jego pojawia się tutaj jego matka w wierszach 3 i 4. Sie sagt zu ihrem Sohn, zu dem Herrn Jesus, sie haben keinen Wein. Ona mówi do Pana Jezusa, wina nie mają. Und der Jesus spricht scheinbar relativ kühl zu ihr, wenn ihr sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? I Pan Jezus, tak można powiedzieć, zwraca się do niej bardzo chłodno, czy oschle, mówiąc, cóż ja mam z tobą, kobieto, w niemieckim tak to mniej więcej jest oddane. In Vers 4 und sagt dann, meine Stunde ist noch nicht gekommen. I potem jeszcze nie nadeszła moja godzina. Und dann spricht in Vers 5 noch einmal seine Mutter. I w wierszu 5 jeszcze raz jego mama przemawia. Und es sind die letzten Worte, die sie ausgesprochen hatte. I to są ostatnie słowa, które wypowiedziała. Sie wird später noch zwei, dreimal erwähnt. I później jest jeszcze wymieniana dwa lub trzy razy. Noch einmal Matthäus Evangelium. W Ewangelii Mateusza. Noch einmal im Johannes Evangelium unter dem Kreuz. Jeszcze raz w Ewangelii Jana pod krzyżem. Und noch einmal in Apostelgeschichte 1. Jeszcze raz w Dziejach Apostolskich pierwszy rozdział. Wo sie ebenfalls dort mit den Jüngern auf dem Obersaal war. Gdy była z uczniami zgromadzona na tej górnej sali. Aber man sieht hier schon, dass es hier nicht um verwandtschaftliche Beziehungen geht. Ale widzimy, że tutaj nie chodzi o te więzy rodzinne. Der Herr Jesus hatte von Gott einen Auftrag bekommen. Pan Jezus otrzymał od Boga zadanie. Und den wollte er vollkommen erfüllen. I on chciał to zadanie zupełnie czy w pełni je wykonać. Und das losgelöst von irgendwelchen irdischen Beziehungen. I to miało być bez jakichkolwiek powiązań tutaj na tym świecie, związków rodzinnych na przykład. Und so konnte er in Johannes 4 Vers 34 sagen. I na przykład w Ewangelii Jana 4 34. Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. 4:34. Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Und am Ende seines Lebens konnte er sagen, das Werk, das mir der Vater gegeben hat, dass ich es tun sollte, habe ich vollbracht. I pod koniec swojego życia tutaj na tej ziemi Pan mógł powiedzieć, dzieło, które mi dał mój Ojciec, dokonałem go. Das heißt, der Jesus hatte einen Auftrag hier auf dieser Erde zu erfüllen. A więc to znaczy, że Pan Jezus miał tutaj zadanie do wypełnienia na tej ziemi. Und er hat ihn göttlich vollkommen getan. I on doskonale go wykonał. Und das Ganze war gepaart durch Wunder und durch Zeichen. A to wszystko było połączone ze znakami i z cudami. Manchmal kann man Wunder und Zeichen nicht so ganz klar voneinander trennen.
czasami znaku i cudu nie jesteśmy tak w stanie dokładnie znaleźć różnicę czy oddzielić ich od siebie. Aber es gibt einen Unterschied, ale jest różnica. Denn in der Apostelgeschichte am Anfang, na początku Dziejów Apostolskich, Kapitel 2, Vers 22, drugi rozdział, 22 wiersz, werden sie zusammen erwähnt. Tu są właśnie te dwie rzeczy obok siebie wymienione. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus den Nazaräer, ein Mann von Gott, vor euch bestätigt, durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki. Wunder und Zeichen mögen oft ähnlich gewesen sein. Dla nas może się wydawać, że te cuda i znaki to jest coś bardzo podobnego, może wręcz to samo. Aber sie betonen verschiedene Seiten. Ale każda z nich podkreśla inną stronę. Das Wort für Wunder heißt so viel wie Macht und Kraft. Słowo oznaczające cud oznacza mniej więcej moc. Das heißt, wenn dort die Rede von einem Wunder ist, dann soll besonders die Kraft und die Macht Gottes betont werden. A więc gdzie jest mowa o cudzie, to ma być podkreślona moc i siła Boga. Und wenn die Rede von Zeichen ist, a jeśli jest mowa o znakach, dann soll besonders das Sichtbarmachen nach außen hin betont werden. To ma być podkreślone to, co jest widoczne, czyli to na zewnątrz widzialne. Es gab auch Wunder, die hat nur jemand ganz persönlich erlebt. Były cuda, które ktoś przeżył tylko osobiście. Aber es gab eben auch Zeichen, die nach außen hin sehr viele sahen. Ale były też znaki, które widziało na zewnątrz wielu ludzi. Hier soll jetzt gar nicht so sehr betont werden, dass Gott allmächtig ist. Tutaj nie ma być tak bardzo podkreślone, że Bóg jest wszechmocny. Das ist er natürlich. Oczywiście on jest. Aber hier soll gezeigt werden, dass das Ganze nach außen hin sichtbar war. Ale to ma być właśnie pokazane na zewnątrz wszystkim, żeby to wszyscy widzieli. Der Hebräerbrief sagt in Kapitel 1, er war der Abglanz seiner Herrlichkeit. W liście do Hebrajczyków czytamy, że on był odbiciem jego chwały. Er war der Abdruck seines Wesens. Odbiciem jego istoty. Es wurde etwas von Gott, von dem Vater sichtbar in dem Leben von dem Herrn Jesus. Właśnie w życiu Pana Jezusa było widzialne coś z Boga. Etwas, was wir hier schon in Kapitel 2 sehen. To, co możemy już tutaj widzieć w tym drugim rozdziale. Da werden diese Krüge genommen, diese leeren Krüge. Tutaj są wzięte te stągwie, te puste. In den Versen 6 bis 8. W wierszach 6 do 8. Und sie werden mit Wasser gefüllt. I zostały one napełnione wodą. Und zwar heißt es dort, dass sie ganz klar gefüllt waren. I tu jest też właśnie podkreślone to, że one były napełnione aż po brzegi. Vers 7. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Właśnie siódmy wiersz. Napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Das heißt, das Wasser war dort wirklich bis zum Rand. To oznacza, że ta woda była tam aż do samego brzegu. Da war nicht ein Millimeter Platz. Nie było ani jednego milimetra wolnego miejsca. Warum ist das so wichtig, dass Gott das hier erwähnt? Dlaczego jest to tak ważne, że tutaj jest to Bóg to podkreśla? Damit völlig klar wird, dass man hier nicht betrügen kann. Aby było jasne, że tutaj nie da się oszukać. Wenn da oben noch viel Platz gewesen wäre, hätte noch einer Wein reingießen können. Gdyby tam jeszcze było na przykład połowę były miejsca, to można by dolać tam wina. Aber das war völlig unmöglich. Die Krüge waren bis zum Rand voll. Ale widzimy, że to było tutaj niemożliwe, bo te dzbany czy te stągwie były napełnione aż po brzegi. Also noch einmal, in Vers 7 handelt der Herr Jesus und sagt, füllt die Wasserkrüge. Więc jeszcze raz, w siódmym wierszu Pan Jezus działa i mówi, napełnijcie stągwie wodą. Was macht der Herr als nächstes? I co Pan następnie czyni? Gar nichts. Nic. Er spricht zu ihnen, schöpft. Mówi, zaczerpnijcie teraz. Und aus dem Wasser wurde Wein. I z tej wody stało się wino. Hier sieht man etwas von der allgewaltigen Macht des Herrn Jesus. Tutaj widać coś z tej wszechpotężnej mocy Pana. Nichts und gar nichts hat der Herr hier gehandelt. Zupełnie nic Pan tutaj nie uczynił. Er hat gesprochen. On tylko mówił, powiedział. Und diese wenigen Worte zeigen uns hier, wie allmächtig das Wort des Herrn Jesus ist. I te kilka słów pokazują nam, jak wszechmogący jest Pan.
Was macht der Herr, als Lazarus gestorben war? Co uczynił Pan, gdy Łazarz zmarł? Gar nichts. Też nic. Der Herr spricht. Wypowiedział słowa. Lazarus, komm heraus. Łazarzu, wyjdź. Und durch die Worte des Herrn Jesus wurde ein Toter lebendig. I przez słowa Pana umarły ożył. Petrus hatte die ganze Nacht nicht einen Fisch gefangen in Lukas 5. W Łukasza 5 rozdział Piotr przez całą noc nie złowił ani jednej ryby. Jetzt bietet ihn der Herr sogar, tu noch etwas für mich. I Pan mówi do niego, zrób jeszcze coś dla mnie. Ruder ein Stück raus vom Ufer. Odpłyń troszkę od brzegu. Lass mich zu der Volksmenge sprechen. Pozwól, że będę przemawiał do ludzi. Und dann sprach der Herr. I Pan mówił do nich. Das waren sicherlich mehr als 5 Minuten. I jestem pewny, że było to więcej niż 5 minut. Vielleicht auch mehr als eine Stunde. Być może nawet więcej niż godzina. Es heißt nämlich, als er ausgeredet hatte. Bo tam jest napisane, gdy skończył przemawiać, czy gdy wypowiedział się. Dann sagte er zu Petrus, fahr mal auf die tiefste Stelle des Sees. To wtedy jeszcze powiedział do Piotra, wypłyń na najgłębsze miejsce na jeziorze. Und dann wirf da mal dein Netz raus. I zarzuć jeszcze raz sieci. Tja, was sagt Petrus? Co mówi Piotr? Herr, wir haben die ganze Nacht keinen Fisch gefangen. Panie, całą noc nie złowiliśmy ani jednej ryby. Und dann steht da sozusagen zwischen den Zeilen, Petrus sagt es nicht wörtlich, Herr, lohnt es sich denn überhaupt mittags an der tiefsten Stelle des Sees ein Netz rauszuwerfen? I tak jakby możemy to czytać między wierszami, Piotr tymi słowy daje jak gdyby do zrozumienia, Panie, ma to sens, by w południe wypływać na najgłębsze miejsce na tym jeziorze? Sag noch einmal, Petrus hat das nicht gesagt. Ja to podkreślam, Piotr tego nie powiedział. Man kann es so interpretieren nach seinem ersten Teilsatz. Moglibyśmy to tak zinterpretować po jego pierwszej części zdania. Aber dann sagt er was ganz Interessantes. Ale on potem dodaje coś bardzo ciekawego. Aber auf dein Wort hin will ich das tun. Ale na twoje słowo uczynię to. Die Lebenserfahrung von Petrus sprach dagegen, einen Fisch zu fangen am Tag. Doświadczenie zawodowe Piotra przemawiało przeciwko temu, by w dzień złowić jakąkolwiek rybę. Das, was er gelernt hatte, sprach dagegen. To, czego on się nauczył przez całe swoje życie, też mówiło mu, podpowiadało mu, że to nie ma sensu. Alles sprach dagegen. Wszystko było przeciwko temu. Nur eine Sache nicht. Tylko jedna rzecz nie. Es war ein Wort des Herrn Jesus. To było słowo Pana Jezusa. Und darum sagt er, auf dein Wort hin will ich das tun. I dlatego on mówi, na twoje słowo uczynię to. Haben wir einen solchen Glauben? Czy my mamy taką wiarę? Einen solchen Glauben an das Wort Gottes? Taką wiarę w Słowo Boże? Man, das, was ich hier habe, ist nichts anderes als Worte Gottes. Bo to, co trzymamy, czy ja trzymam w ręce, to nic innego jak Słowo Boże właśnie. Habe ich ein solches Vertrauen auf dieses Wort, dass dieses Wort alles vermag? Czy ja mam takie zaufanie do tego słowa, że to słowo wszystko może? Petrus, der hatte das. Piotr miał. Und hier macht man auch etwas nur aufgrund des Wortes des Herrn Jesus. I tutaj też uczyniono coś tylko ze względu na słowa Pana. Ist das nicht etwas Gewaltiges? Czy to nie jest coś wielkiego? Jeder Mensch wusste, aus Wasser kann nicht Wein kommen. Przecież każdy człowiek wie, że z wody nie powstanie wino. Aber für den Herrn Jesus ist es möglich. Ale dla Pana jest to możliwe. Chemisch völlig unerklärlich. Jeśli chodzi o chemię, nie do wyjaśnienia. Sind ganz andere Moleküle, die man bräuchte. To są całkiem inne molekuły, które są tutaj potrzebne. Aber nicht für die Allmacht Gottes. Ale to żadna wielka rzecz dla Wszechmocy Boga. Und so liest man in Vers 9, dass es ein perfekter Wein gewesen ist. W 9 wierszu czytamy, że to wino było bardzo dobre. Oder auch Vers 10. Czy też 10. Noch einmal kurz zu Vers 9. Jeszcze krótko do 9 wiersza. Die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, die wussten, wo der Wein herkam. Ci słudzy, którzy czerpali tą wodę, oni wiedzieli, skąd to wino się wzięło. Der Speisemeister, der wusste es nicht. Ale gospodarz nie. Die Diener, die hatten dieses gewaltige Wunder gesehen. Ci właśnie słudzy zobaczyli ten wielki cud. Die haben das Wasser da reingetan. Oni wlali wodę. Und sofort schöpften sie Wein raus. I natychmiast mieli tam wino. Nicht wahr, wenn Gott Wunder tut, dann kann das eine Sache sein, die sofort passiert. Jeśli Bóg czyni cuda, to może to być rzecz, która dzieje się w ułamku sekundy.
Und dann auf einer so vollkommenen hohen Stufe. I to na tak doskonale wysokim stopniu, poziomie. Man musste den Wein nicht noch ein paar Stunden stehen lassen. Nie trzeba było tego wina zostawić, by odstało kilka godzin. Und Lazarus musste sich nicht langsam erholen. Łazarz też nie musiał długo się dochodzić do siebie. Und der Gelähmte, der plötzlich gehen konnte. A ten sparaliżowany, który nagle mógł chodzić. Der sprang auf und nahm sein Bett und ging. On, czytamy tam, że on wskoczył i czy wy, tak jakby wyskoczył i wziął swoje łoże i zaczął chodzić. Tam musste nichts mehr verbessert werden. Tam nic nie musiało być poprawiane. Das ist eben das, wenn unser Gott handelt. To jest właśnie ta cecha charakterystyczna, jeśli nasz Bóg działa. Wenn der Herr Jesus handelt. Jeśli Pan Jezus działa. Und so heißt es in Vers 11. Jak to w 11 wierszu jest napisane? Es war der Anfang seiner Zeichen. To były początki jego znaków. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Teraz jest coś ważnego. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. On objawił chwałę swoją. Und die Herrlichkeit des Herrn Jesus ist ein großes Thema in der Bibel. Chwała Pana Jezusa to jest wielki temat w Biblii. Im Alten Testament sehen wir, dass die Herrlichkeit von dem Volk Israel gewichen ist. Widzimy w Starym Testamencie, że chwała odeszła od Izraela. Im Psalm 78 kann man lesen, dass die Herrlichkeit die Stiftshütte verließ. W 78. psalmie czytamy, że chwała opuściła przybytek. In Ezekiel 10, 11 oder 12 liest du, dass die Herrlichkeit den Tempel verließ. W Ezechiela 10, 11 lub 12 czytamy, że ta chwała opuściła świątynię. Aber hier war die Herrlichkeit wieder unter ihnen. Ale tutaj chwała pojawiła się znowu wśród nich. Hier war diese Herrlichkeit gekommen in der Person des Herrn Jesus. Ta chwała tutaj przyszła w osobie Pana Jezusa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. I on objawił swoją chwałę. Aber das ist nicht das erste Mal, dass dieser Ausdruck in Johannes erwähnt wird. Ale to nie pierwszy raz, gdy to wyrażenie jest tutaj pojawia się to wyrażenie w Ewangelii Jana. Wir haben ihn in Kapitel 1 Vers 14. Pierwszy rozdział 14 wiersz. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Chwałę, jaką ma jednorodzony syn od Ojca. Und eingeboren heißt hier so viel wie einzigartig. A jednorodzony to oznacza jedyny w swoim rodzaju. Es war eine einzigartige Person, die hier auf dieser Erde lebte. To była właśnie jedyna w swoim rodzaju osoba, która żyła na tej ziemi. Und wer ihn sah, der sah etwas von seiner Herrlichkeit. I kto jego widział, to widział coś z jego chwały. Sag noch einmal, Herrlichkeit heißt nichts anderes als jemanden groß machen. A więc jeśli Herrlichkeit bedeutet jemanden groß machen. Chwała oznacza, że kogoś wywyższamy. Das heißt, wir sahen etwas von der Größe des Herrn Jesus. A więc myśmy mogli zobaczyć coś z wielkości Pana Jezusa. Aber achten wir noch einmal voller Gnade und Wahrheit. Pełne łaski i prawdy. Hier ist das sozusagen eine Art Rückblick in Vers 14. To jest taki jakby dodatek w tym 14 wierszu, takie dodatkowe wyrażenie. Dieser Klammersatz ist, wir haben sie angeschaut. To jest tak jakby w nawiasie, że myśmy ją oglądali. Das ist das letzte Evangelium, was geschrieben worden ist, das Johannes-Evangelium. Ewangelia Jana jest ostatnią Ewangelią, która została napisana. Und da beginnt Johannes mit diesem herrlichen Rückblick, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. I Jan tutaj zaczyna od takiego jak gdyby wspomnienia, myśmy oglądali jego chwałę. Und er sagt sogar nicht nur gesehen, er sagt angeschaut, er sagt betrachtet, damit beschäftigt. I to nie tylko oznacza, że oglądaliśmy, ale jakby ujrzeliśmy, czyli zajmowaliśmy się i rozważaliśmy tą Jego chwałę. Haben wir uns auch in der vergangenen Woche mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus beschäftigt? Czy my w minionym tygodniu zajmowaliśmy się chwałą Pana Jezusa? Uns mit der Bibel, mit seinem Wort beschäftigt? Zajmowaliśmy się jego Biblią, Jego Słowem? Dann etwas von seiner Herrlichkeit gesehen? Czy widzieliśmy coś z Jego chwały? Er spricht hier nicht von den Herrlichkeiten seines Werkes. On nie mówi tutaj o chwale swojego dzieła. Und die sind schon unbeschreibbar groß. To jest już nieopisanie wielkie. Aber die Herrlichkeit seiner Person. Ale chwała jego osoby. Haben wir uns mit dieser Person in dieser letzten Woche beschäftigt? Czy zajmowaliśmy się tą osobą w ciągu ostatniego tygodnia?
nicht nur was er für mich persönlich getan hat, nie tylko co on dla mnie osobiście uczynił, sondern was er in sich selbst ist, ale czym on jest sam w sobie. Das ist das, was Gott so gerne hätte. To jest właśnie to, czego Bóg oczekuje. Dass wir wirklich Zeit investieren, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Abyśmy naprawdę zainwestowali trochę, czy zajęli trochę naszego czasu i byśmy się nim zajęli. Und dann sehen wir Herrlichkeiten. I wtedy będziemy oglądali tą chwałę. Und das hat Johannes getan und deswegen konnte er es schreiben, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. I tym zajmował się właśnie Jan i stąd też mógł on napisać i oglądaliśmy jego chwałę. Und so sagt eben auch hier in Vers 10 in Kapitel 2, er offenbarte, er machte sichtbar seine Herrlichkeit. I dlatego też I dlatego też w 11 wierszu możemy to przeczytać i objawił chwałę swoją. Und es gibt noch eine Stelle in Johannes, die mit Herrlichkeit in Verbindung steht. Jest jeszcze jedno miejsce w Ewangelii Jana, które jest powiązane czy połączone z chwałą. Und das ist Johannes 11. Jana 11. Ich habe eben schon einen Teil der Geschichte erwähnt, dass Lazarus gestorben war. Ja już wspominałem tą historię o Łazarzu. Und man kann sich die Frage stellen, warum das? I można sobie postawić pytanie, dlaczego akurat to? Ja, diese Frage, warum habe ich diese Schwierigkeiten in meinem Haus? Takie pytanie, dlaczego mam takie trudności w moim domu? Warum habe ich das und das Problem in meinem Leben? Dlaczego ja mam takie i jakieś inne problemy w moim życiu? Hier in Johannes 11 gibt es eine Antwort. W Ewangelii Jana jest w 11 rozdziale jest jedna odpowiedź. Ich sage nicht, dass das die einzige Antwort auf alle Fragen unseres Lebens ist. Ja nie chcę przez to też powiedzieć, że to jest jedyna odpowiedź na wszystkie tego typu pytania w naszym życiu. Aber es ist eine Möglichkeit, warum Christen durch manchmal auch schwierige Lebensumstände gehen müssen. Ale to jest jedna z możliwości, dlaczego chrześcijanie czasem muszą przechodzić przez trudne okoliczności. Vers 40. 40. Wiersz. Da wird der Tod von Lazarus mit der Herrlichkeit Gottes in Verbindung gebracht. Ta śmierć Łazarza jest powiązana z chwałą. Wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Czyż nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Und Vers 4. Johannes 11, Vers 4. I czwarty wiersz. Diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht würde. Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Manchmal müssen Gläubige durch Schwierigkeiten des Lebens gehen. Czasami wierzący muszą przechodzić przez trudności życia. Damit nach außen hin etwas von der Herrlichkeit des Herrn Jesus sichtbar wird. Aby potem na zewnątrz było coś widziane z tej właśnie chwały Pana. Ich sag nicht, dass das die einzige Antwort, habe ich eben schon gesagt, auf all unsere Lebensfragen ist. Jeszcze raz to podkreślam. Nie mówię, że to jest jedyna odpowiedź na wszystkie rzeczy, które się w naszym życiu dzieją. Aber es ist auch ein Grund. Ale jest to też, może to być jeden z powodów. Dass die Herrlichkeit des Herrn Jesus an uns, an unserem Leben offenbar wird. Aby chwała Pana Jezusa była objawiona w naszym, czy na naszym życiu. Seine Jünger glaubten an ihn. Jego uczniowie uwierzyli w niego. Als sie dieses sichtbare Zeichen nach außen hin sahen. Gdy zobaczyli właśnie tą rzecz widoczną na zewnątrz. Auf dem Boot brauchte Petrus diese Zeichen nicht. Na łodzi Piotr nie potrzebował tego znaku, takiego znaku. Da glaubte er dem Wort des Herrn Jesus. On uwierzył tam słowu Pana. Das ist sicherlich die höchste Form und Stufe des Glaubens, die es gibt. To jest z pewnością najwyższy stopień wiary, jaki może być. Wir hatten vor zwei, drei Tagen in dem Kalenderzettel was von Abraham gelesen. Dwa, trzy dni temu czytaliśmy w kartce kalendarza coś z życia Abrahama. Wenn Gott zu ihm sagt, geh aus deinem Land, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Gdy Bóg do niego mówi, wyjdź ze swojego kraju do kraju, który ci wskażę. Gott benennt noch nicht mal mehr das neue Land mit Namen. Bóg nawet nie nazywa, do jakiego kraju on ma iść. Abraham konnte noch nicht einmal nachgucken, welches Land würde es denn sein? Abraham nie mógł nigdzie sprawdzić ani pomyśleć, cóż to za kraj będzie. Völlig unwissend über das, was ihn erwarten würde. Był w zupełnej niewiedzy, co go czeka. Und doch tat er es. A jednak uczynił. Was hatte er denn? Co nim kierowało?
nur ein Wort Gottes. Tylko Słowo Boże. Es ist die höchste Form des Glaubens, die es gibt. To jest właśnie najwyższa forma wiary, jaka istnieje. Das heißt, wenn ich mein ganzes Leben, meinen ganzen Glauben nach Worten Gottes ausrichte. To znaczy, jeśli ja całe moje życie będę kierował według słów Bożych. Sie glaubten erst nach den Zeichen. Oni tutaj akurat uwierzyli dopiero po zobaczeniu tego cudu. Jedenfalls hier in dieser Begebenheit. W każdym razie tutaj w tej historii. In Vers 13 ist die Rede von dem Passa. W 13 wierszu jest mowa o święcie Paschy. Dieses herrliche Fest, was von dem Herrn Jesus spricht. To cudowne święto, które mówi o Panu Jezusie. Von seiner Hingabe an dem Kreuz von Golgatha. O jego oddaniu na krzyżu na Golgocie. Denn auch Christus, unser Passa, ist für uns geschlachtet worden, sagt der Korintherbrief. W liście do Koryntian czytamy, gdyż i naszą Wielkanoc został ofiarowany Chrystus. Aber was wurde aus diesem Passa gemacht? Ale co zrobiono z tej Paschy? Es war das Passa der Juden. Była to Pascha żydowska. Es war nicht mehr das Passa, das Gott damals eingesetzt hatte. To nie była ta Pascha, którą Bóg wtedy ustanowił. Es sind viele menschliche Elemente mit hinzugekommen. Doszło do tego mnóstwo ludzkich elementów. Das Passa hat an Wert verloren. I ta Pascha straciła na wartości. Und was sollte das überhaupt hier jetzt noch ein Passa zu feiern? I tutaj w tych wierszach, co tu jest do świętowania z tej Paschy? Das wahre Passa-Lamm stand hier vor ihnen. Ten prawdziwy baranek paschalny stał przed nimi. Du hast das gleiche bei der Kreuzigung. To samo mamy w czasie krzyżowania. Die Juden feierten noch einmal das Passa und hatten nicht verstanden, dass sie gerade das wahre Passa-Lamm ans Kreuz gebracht hatten. Żydzi jeszcze raz obchodzili to święto Paschy i nie rozumieli tego, że tego prawdziwego baranka właśnie przybili do krzyża. Göttliche Worte sind mit menschlichen Elementen vermischt worden. Boże słowa zostały zmieszane z ludzkimi rzeczami. Die Worte Gottes verlieren dann ihren Wert. I wtedy słowa Boże tracą swoją wartość. Was haben Menschen heute aus der Bibel gemacht? Cóż ludzie dzisiaj zrobili z Biblii? Dinge weggetan, die einem nicht gefielen. Usunęli rzeczy, które im się nie podobały. Dinge hinzugefügt oder meinte, die bräuchte man vielleicht noch. Dodali coś, co wydało im się, że potrzebujemy tego. Hoffentlich musste ich Gott nicht einmal sagen, es ist die Bibel der Menschen. W zasadzie to Bóg mógłby powiedzieć, że jest to Biblia ludzka. So wie es hier heißt, es war das Passa der Juden. Tak jak tu jest napisane, a gdy zbliżała się Pascha żydowska. Nicht wahr, das, was Gott möchte, ist, dass wir uns unter das Wort Gottes stellen. A Bóg chce, byśmy się poddali pod Jego Słowo. Dass wir dieses Wort in unserem Leben wirken lassen. Abyśmy pozwalali, by to Słowo działało w naszym życiu. Und dass wir es tun. I byśmy je czynili. Und nicht, dass wir meinen, wir müssen da irgendetwas abschwächen oder hinzufügen. A nie byśmy myśleli, że a coś by wypadało usunąć albo dodać. Und so steht hier zwischen den Zeilen ein ganz hartes Gericht Gottes über die Juden. I tutaj między wierszami możemy znaleźć bardzo ciężki sąd Boży nad Żydami. Es war das Passa der Juden geworden. Stała się to, ta Pascha stała się Paschą żydowską. Und dann ging er in den Tempel. I Pan wszedł do świątyni. Wahrscheinlich sind hiermit die äußeren riesigen Tempelgebäude gemeint. Być może jest tu mamy tutaj jest tu na myśli ten potężny budynek świątynny. Also ein anderes Wort als in den Versen 19 und 22. Więc inne słowo niż w wierszach od 19 do 22. In den Versen 19 und 22 geht es nur um dieses Heiligtum. Tam chodzi tylko o to miejsce święte. Aber da komme ich gleich noch kurz drauf zu sprechen. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Hier geht's um die ganze Tempelanlage. Tutaj chodzi o całe te zabudowania świątynne. Und wie sah es da aus? Jak to wyglądało? Genauso im Endeffekt wie das Passa der Juden. Dokładnie tak samo jak ta Pascha żydowska. Es gab dort Rinder, Schafe und Taubenverkäufer und Wechsler. Byli tam właśnie sprzedający woły, owce, gołębie i wechslarze. War das verboten, dort etwas beim Tempel zu verkaufen? Czy to było zabronione, by coś sprzedawać na terenie świątyni? Nein, das reine Verkaufen war nicht verboten. Nie, samo sprzedawanie nie było zabronione. Es gab manchmal Leute, die zum Tempel wollten, die kamen von weit her. Bo często zdarzało się tak, że do świątyni przychodzili ludzie, którzy przybywali z bardzo daleka. Die konnten vielleicht kein Tier mitbringen. Oni nie mogli ze sobą wziąć jakiegoś zwierzęcia i z dalekiego kraju ciągnąć go za sobą.
Und deswegen hatte Gott eine Möglichkeit geschaffen, ich glaube 5. Mose. I dlatego Bóg dał taką możliwość, myślę, że to jest 5. Mojżeszowa. 5. Mose 14. 14. rozdział. Vers 24. Und wenn der Weg zu weit für dich ist, dass du es nicht hinbringen kannst, also das Opfertier. Jeśli jednak droga będzie dla ciebie za daleko i nie będziesz mógł jej tam zanieść, czyli chodzi tutaj o zwierzę na ofiarę. Dann sagt Vers 26 gab es die Möglichkeit dort beim Tempel etwas zu kaufen. To w 26. wierszu widzimy, że jest możliwość, by coś sobie kupić. Das heißt, für einen Notfall sollte die Möglichkeit bestehen, dass man dort ein Opfertier erwerben konnte. A więc widzimy, że w skrajnym przypadku była taka możliwość, by to zwierzę kupić na miejscu, a nie brać go z miejsca zamieszkania. Eine klare Möglichkeit, die Gott gegeben hatte. To jest bardzo jasna możliwość, czy zrozumiała możliwość, którą Bóg darował. Aber sie haben es wieder mit menschlichen Elementen vermengt. Ale oni to znowu wymieszali z ludzkimi rzeczami. Und deswegen ist daraus ein reines Verkaufshaus geworden in Johannes 2. I tutaj w Jana 2 rozdział mamy po prostu stał się z tego dom handlowy. Wo manchmal auch unehrlich gehandelt wurde. Gdzie czasami tak samo sprzedawano nieuczciwie. Darum sagt er in Vers 16, ihr macht das Haus meines Vaters eben nicht zu einem Kaufhaus. I dlatego w 16. wierszu czytamy, nie czyńcie targowiska z domu ojca mego. Es war eine Ausnahme, dass das möglich war. W zasadzie to był wyjątek, że można było tam coś kupić. Doch der Jude wurde immer bequemer. Ale Żyd zawsze był bardzo był wygodny. Das Ganze wurde anschließend zur Regel. I to wszystko, ten wyjątek stał się u nich regułą. Das war nicht das, was Gott wollte. To nie było to, co Bóg chciał. Und jetzt sehen wir, dass dem Herrn Jesus dieses Haus, dieser Tempel sehr, sehr heilig ist. I widzimy, że ten dom, czy ta świątynia jest dla Pana świętym miejscem. Und gleichzeitig sehen wir, dass er voller Gnade ist. A z drugiej strony widzimy, że on jest pełen łaski. Das heißt, in dieser Stelle, bei diesem großen Zeichen, was hier noch passierte, werden Heiligkeit und Gnade paaren sich. A tutaj widzimy, że w tym momencie świętość i łaska połączyły się. Man muss jetzt genau gucken, was der Herr hier macht. Bo musimy dokładnie spojrzeć, co Pan tutaj czyni. Das erste ist in Vers 15, er treibt sie alle zum Tempel raus. 15. wiersz, wypędził ich wszystkich ze świątyni. Sowohl die Schafe als auch die Rinder. Razem z owcami i wołami. Und das Geld der Wechsler hat er ausgeschüttet und deren Tische umgeworfen. Wechslarzom rozsypał pieniądze i ich stoły powywracał. Und zu den Taubenverkäufern sagt er, nehmt eure Käfige und geht. A do sprzedawców gołębi rzekł, zabierzcie to stąd i odejdźcie. Ist das nicht ungerecht? Czy to nie jest niesprawiedliwe? Die Ochsen, Esel werden ausgetrieben. Woły, owce zostały wyrzucone. Das Geld wird einfach auf den Boden geworfen. Pieniądze rozsypane na podłoże. Und die Taubenverkäufer dürfen ihre Käfige nehmen und gehen. A sprzedawcy gołębi mogli wziąć spokojnie swoje te skrzynki, w których czy klatki i mogli odejść. Wird er nicht irgendwie mit zweierlei Maß gemessen? Czy tu nie jest mierzone podwójną miarą? Eben nicht. Nie. Es war kein Problem, die Ochsen und Esel wieder draußen einzusammeln. To nie był problem, by woły i owce poza murami świątynnymi, by je złapać. Wäre überhaupt keine Schwierigkeit gewesen, die Münzen wieder aufzuheben. To żaden problem pozbierać pieniądze. Aber die Vögel hättest du nie mehr wieder eingefangen. Ale ptaków byśmy nigdy nie złapali. Man sieht, dass er hier völlig gerecht handelt. A więc widzimy, że Pan tutaj działa jak najbardziej sprawiedliwie. Auch wenn das vielleicht auf dem ersten Blick nicht so aussieht. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wygląda to, tak to nie wygląda. Und das zeigt uns, dass wir vorsichtig sein müssen, Dinge oberflächlich zu besehen. I to nam też pokazuje, że musimy być ostrożni, by powierzchownie oceniać pewne rzeczy. Man muss sich Dinge genau angucken. Trzeba dokładnie na to spojrzeć. Man muss das Wort Gottes genau lesen. Musimy Słowo Boże dokładnie przeczytać. Niemand hat hier am Ende einen Schaden. Nikt na koniec tutaj nie miał żadnej szkody.
Trotzdem hat der Herr ihnen gezeigt, mein Haus ist heilig. A mimo to Pan im pokazał, mój dom jest święty. Und gleichzeitig haben sie erlebt, da handelt jemand in Gnade. I jednocześnie ktoś doświadczył tego, że wobec niego została okazana łaska, okazana została mu łaska. Zeigt uns das nicht, was wir für einen gewaltigen Herrn haben? Czy to nam nie pokazuje, jak potężnego mamy Pana? Ich sage noch einmal, dass in deinem Leben Gnade und Heiligkeit vollkommen gepaart gewesen sind. Jeszcze raz to podkreślam, w jego życiu łaska i świętość były doskonale połączone. In einem Psalm heißt, weiß nicht mehr genau, wo Güte und Wahrheit sind sich begegnet. W jednym z psalmów czytamy, dobroć i łaska spotkały się. Friede und Gerechtigkeit haben sich geküsst. Pokój i sprawiedliwość pocałowały się. Das ist das Leben unseres Herrn. Takie jest właśnie życie naszego Pana. Das ist das Handeln unseres Herrn. To jest właśnie jego działanie. Und das sieht man hier. I to właśnie możemy tutaj obserwować. Haben die Menschen was gelernt? Czy ci ludzie czegoś się nauczyli? Gehen wir nach Matthäus 21. Przejdźmy jeszcze do Mateusza 21. Matthäus 21 lesen wir auch noch mal etwas von dem Vers 12. 12. Wiersz. Da sagt der Herr in Vers 13, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt, wenn ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. I potem 13. Wiersz napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Sie hatten nichts gelernt. Oni nic się nie nauczyli. Sie hatten den Zustand sogar verschlimmert. A ten ich stan jeszcze pogorszył się. In Johannes 2 sagt der Herr noch, ihr habt es zu einem Kaufhaus gemacht. Tutaj w Jana było, że powiedziane, że uczyniliście z niego targowisko. Das heißt, mit zu einem Haus, wo gehandelt wurde. A więc miejsce, w którym handlowano. Das war schon schlimm genug in Verbindung mit dem Tempel. Jeśli chodzi o świątynię, to już było wystarczająco złe. Aber hier sagt er ihnen, ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Ale tu jest powiedziane jaskinia zbójców. Das innerhalb von wenigen Jahren Zeitunterschied. I to w niewielkiej, to w przeciągu niewielu lat. So schnell geht es bergab, wenn das Wort Gottes nicht meine Lebensgrundlage ist. Tak właśnie szybko staczamy się, jeśli Słowo Boże nie jest podstawą mojego życia. Es gibt Gläubige, die interessieren sich für viele, viele Dinge. Są wierzący, którzy interesują się mnóstwem rzeczy, aber haben kaum noch Zeit, um die Bibel zu lesen. Ale mają mało co czasu, by zająć się Biblią, czy ją czytać. Ich kenne junge Christen, die sitzen stundenlang vor dem Internet. Znam młodych chrześcijan, którzy godzinami siedzą przed internetem. Können stundenlang mit ihrem iPhone rumspielen und SMS schicken. Mogą godzinami grać w coś tam albo SMS-y pisać. Aber haben nicht mal Zeit, 10 Minuten in der Bibel zu lesen. Ale nie mają czasu 10 minut tylko poczytać Biblię. Und wenn sie mal 10 Minuten gelesen haben, meinen sie, das wäre sehr viel gewesen. A jeśli już im się zdarzy, to uważają, że ach, mnóstwo czasu spędziliśmy przy tym. Hast du überlegt, wie viel 10 Minuten Einheiten so ein Tag hat? Czy rozmyślałeś nad tym, ile w ciągu dnia mamy takich 10-minutowych zdarzeń? Eine Stunde besteht aus 6 mal 10 Minuten. Godzina to jest 6 razy 10 takich 10-minutowych odcinków. Das ganze mal 24. To wszystko razy 24. Das sind 144 Pakete a 10 Minuten. To jest 144 takich 10-minutowych pakietów. Wenn du 10 Minuten in der Bibel liest, jeśli czytasz 10 minut Biblię, hast du weniger als 1% deiner Zeit am Tag für Gott genutzt. To zużyłeś mniej niż 1% swojego czasu dobowego dla Boga. Da sollte man doch mal drüber nachdenken. Pomyślmy nad tym. Wenn du Herrlichkeiten des Herrn Jesus sehen willst, jeśli chcesz oglądać wspaniałości Pana, dann muss es für dich das Wichtigste sein, sich mit ihm zu beschäftigen. To najważniejszym dla ciebie musi być to, by się nim zajmować. Damit man ihm ähnlicher wird. Aby się stawać takim jak on. Die Juden haben wenig verstanden. Ci Żydzi zrozumieli niewiele z tego. Wir haben die Verse nicht gelesen, aber ich möchte kurz noch drauf eingehen. Nie czytaliśmy tych wierszy, ale króciutko jeszcze chciałbym o tym coś powiedzieć. Sie fragen jetzt noch, was für ein Zeichen zeigst du uns? Oni teraz mówią jeszcze, jaki znak nam pokażesz?
Sie hatten wenig verstanden von dem, was vorher passiert ist. Niewiele zrozumieli z tego, co się przed chwilą stało. Der Herr sagt zu ihnen, Vers 19, brecht den Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. W 19. wierszu Pan mówi, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Und da steht natürlich jetzt ein anderes Wort für Tempel als oben. I tutaj jest użyte na określenie świątyni inne słowo niż parę wierszy wyżej. Da geht es um das innere Heiligtum. Tutaj chodzi o to miejsce święte. Eigentlich da, wo Gott sein wollte. Tam, gdzie Bóg chciał przebywać. Nicht um die ganzen äußeren Gebäude. To nie chodziło o te wszystkie zewnętrzne budynki, ten kompleks świątynny. Und dann sagt er, reiß es ab und ich baue es wieder auf. I Pan mówi, zburzcie to, a ja to odbuduję. Wie lange brauche ich dafür? Wie lange brauche ich dafür? Ile czasu na to potrzeba mi? 3 Tage. 3 dni. Und die Juden antworten? A Żydzi odpowiadają? 46 Tage ist da, Jahre ist daran gebaut worden und du willst in den 3 Tagen wieder aufbauen? 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz to odbudować? Und sie hatten nicht verstanden, dass er vor dem Tempel seines Leibes sprach. I nie zrozumieli tego, że on mówił o świątyni swojego ciała. Und auch die Jünger hatten es nicht verstanden. I uczniowie też tego nie zrozumieli. Denn nicht umsonst heißt es in Vers 22. Bo nie daremnie napisane jest w wierszu 22. Als er aus den Toten auferweckt war. Gdy więc został wzbudzony z martwych. Da erinnerten sich die Jünger daran. Wtedy sobie to przypomnieli. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. I uwierzyli pismu i słowu, które Pan wypowiedział. Wie sieht das in deinem und meinem Leben aus? Jak to wygląda w twoim i moim życiu? Wie ist unser Vertrauen auf Gott? Jakie jest nasze zaufanie do Boga? Interessanterweise heißt es hier wieder in Vers 22, sie glaubten der Schrift und dem Wort. Ciekawe, że tutaj w tym właśnie 22. wierszu jest napisane, uwierzyli pismu i słowu. Es könnte auch heißen, sie glaubten an das, was sie gesehen hatten. Można by też, mogłoby być napisane, uwierzyli w to, co zobaczyli. Die Kreuzigung, der Leib wurde abgebrochen. Ukrzyżowanie Pana. Der Herr war 3 Tage im Grab. Pan był 3 dni w grobie. Er ist dann wieder auferstanden. Zmartwychwstał. Das heißt, sie hatten diese Zeitspanne wirklich auch gesehen. A więc to oznacza, że oni te zdarzenia naprawdę widzieli. Nein, sie glaubten der Schrift und dem Wort. Nie, oni uwierzyli pismu i słowu. Es ist die höchste Form des Glaubens. To jest ta najwyższa forma wiary właśnie. Und das wünsche ich wirklich jedem hier. I życzę to każdemu tutaj. Dass er ohne Fragezeichen dem Wort Gottes glauben kann. Aby każdy z nas bez pytajnika mógł uwierzyć w Słowo Boże. Dass er auch dem Wort Gottes glauben kann, das Gott persönlich an einen richtet. Aby też mógł uwierzyć w to Słowo, które Bóg do nas osobiście kieruje. Vielleicht hast du wichtige Fragen in deinem Leben. Być może masz ważne pytanie w swoim życiu. Vielleicht kommst du gerade mit wichtigen Fragen zu Gott. Kommst du gerade mit wichtigen Fragen zu Gott. Być może właśnie z takim ważnym pytaniem zwracasz się do Boga. Wir haben die Gewissheit, dass Gott antwortet. My mamy tą pewność, że Bóg odpowie. Aber glauben wir wirklich seinem Wort? Ale czy my naprawdę wierzymy w Jego Słowo? Und das neutestamentliche Glauben heißt immer Vertrauen. A ta nowotestamentowa wiara, to można ją określić jako zaufanie. Das ist also nicht irgendetwas vages. A więc to nie jest coś etwas unsicheres. Coś niepewnego. Sondern es ist etwas, was feststeht, was sicher ist. To jest coś, co jest pewne, co ma stały grunt. Haben wir ein solches Vertrauen auf das Wort Gottes? Czy mamy takie zaufanie do Słowa Bożego? Haben wir ein solches Vertrauen auf Worte, die Gott zu uns persönlich richtet? Czy mamy zaufanie do tych słów, które Bóg osobiście do nas kieruje? Auch wenn die vielleicht mal gegen alle Lebenserfahrungen sprechen? Nawet jeśli te słowa mówią, czy są przeciwne wszystkim naszym doświadczeniom życiowym. Es lohnt sich. Opłaca się. Denn das Wort Gottes ist allmächtig. Bo Słowo Boże jest wszechmocne. Es macht aus Wasser Wein. Bo z wody czyni wino. Es sorgt dafür, dass ein Petrus Fische fangen kann. Zadbało też o to, by Piotr mógł złapać ryby, złowić ryby. Es macht einen Toten lebendig. Umarłego ożywiło. Und wer sich den Schöpfungsbericht anguckt, a kto sobie spojrzy jeszcze raz na stworzenie, der Psalmist sagt ganz klar, psalmista mówi bardzo dobitnie, Gott sprach,
Bóg powiedział und es war da. I stało się. Für seine Schöpfung hat Gott nichts tun müssen. Jeśli chodzi o stworzenie, to Bóg nie musiał nic uczynić. Es reichte ein Wort. Wystarczyło jedno słowo. Vertrauen wir diesem Wort? Ufamy temu słowu?